Dzisiejsza historia jest dość świeża, ponieważ tragedia wydarzyła się w marcu tego roku w podmoskiewskiej miejscowości Bałaszycha, a jednocześnie ogromnie kontrowersyjna, zarówno ze względu na motyw zbrodni, ale także na wiek sprawców. Zmusza także do zadania pytania, czy przestępstwa popełniają tylko dzieci złych rodziców z tak zwanych złych domów. W 2008 roku 23-letnia Anastazja M., mieszkająca w Wołgogradzie, zdecydowała się kardynalnie zmienić swoje życie i przeprowadzić do stolicy. Jednakże zgodnie z tytułem znanego radzieckiego filmu Moskwa łzom nie wierzy. Tu trzeba mieć znajomości, kontakty oraz pieniądze, aby się wybić. Nastia nie miała nic z tego, ale miała za to upór i swoje marzenia. Pracę w Moskwie rozpoczęła jako stylistka, gdzie szybko przejawił się jej talent. Od klientów nie mogła się opędzić. I chociaż jej głównym celem było zdobycie stolicy i zarabianie pieniędzy, a związki odkładała na dalszy plan, zakochała się w Rusłanie. Tak samo jak ona, Rusłan nie był rodowitym mieszkańcem Moskwy. Ich związek rozwijał się bardzo szybko, już wkrótce młodzi zamieszkali razem, a po kilku miesiącach Anastazja dowiedziała się, że jest w ciąży. Gdy urodziła się ich córeczka Swietłana, para zaczęła się coraz częściej kłócić, a pieniądze przestały wystarczać. Jednak Nastia wierzyła, że razem z ukochanym uda im się pokonać wszelkie przeciwności, tym bardziej, że mają teraz kolejną osobę, dla której muszą się starać. Ze względu na opiekę nad dzieckiem, Nastia nie mogła pracować, więc materialnie całą trójkę utrzymywał Rusłan, który sam już przestał gonić za swoimi marzeniami. Pewnego dnia mężczyzna spakował swoje rzeczy i opuścił mieszkanie, a wraz z nim obie swoje dziewczyny, pozostawiając Nastię samą w obcym mieście i bez środków do życia. Anastazja już nigdy nikogo nie pokochała tak mocno jak Rusłana. Nie wchodziła już w żadne poważne związki, a po latach napisała o nim w swoich mediach społecznościowych następujące słowa. Kochałam go tak mocno, że nie zauważałam siebie. Był moim powietrzem, moim wszystkim. Mój świat był poświęcony jemu jedynemu. Wzbudzał we mnie twórczość, dzięki niemu napisałam niemało dobrych wierszy. On był, mnie nie było. Bałam się go stracić i straciłam. Minęło 7 lat od naszego przypadkowego spotkania. Wciąż go kocham. Nie jest ze mną, ale jest we mnie jako wspaniałe wspomnienie. O tym związku Nastia później zaczęła nawet pisać książkę. Choć rozstanie mocno przybiło dziewczynę i musiała wrócić do rodzinnego Wołgogradu, nie poddała się. Gdy tylko malutka Swietka podrosła, Anastazja wraz z nią wróciły z powrotem na podbój stolicy. Zamieszkały w wynajmowanym mieszkaniu w mieście Bałaszycha. Nastia znów wróciła do swojej pracy, a w wolnych chwilach dorabiała jako dekorator wnętrz, a także zajmowała się szyciem na zamówienie. Krawiectwem interesowała się od dawna i jeszcze mieszkając w Wołgogradzie marzyła o stworzeniu własnej serii. Po jakimś czasie Nastia stwierdziła, że chce dla siebie czegoś nowego. Jeden ze znajomych zaproponował jej spróbować swoich sił w handlu nieruchomościami. Jak się okazało, charakter kobiety idealnie pasował do tej pracy. Nastia szybko znajdowała wspólny język z klientami i dzięki temu błyskawicznie wspinała się po szczeblach kariery. Po pewnym czasie zaproponowano jej pracę przy sprzedaży elitarnych nieruchomości. I tutaj Anastazja zaczęła odnosić sukcesy. W wieku 30 lat była już samodzielną kobietą z niemałym dochodem, która mogła pozwolić sobie i córce na modne ubrania, niczego im nie brakowało. Nie musiały martwić się niczym aż do czasu. U Swietki zdiagnozowano cukrzycę typu pierwszego. Dziewczyna była zmuszona rozpocząć nauczanie domowe, przez co jej kontakty z innymi dziećmi zostały mocno ograniczone. Anastazja starała się jak mogła, aby jej córce niczego nie brakowało. Najlepsze lekarstwa z importu, ubrania i zabawki. Ale im Swieta stawała się starsza, tym więcej kłótni pojawiało się między nią a jej mamą. Kobieta próbowała łagodzić sytuację jak tylko umiała, ale z reguły to nie wychodziło.
na swoim Instagramie napisała: ja na przykład, jak wszyscy, nie jestem idealną mamą. Różne rzeczy się zdarzały z wyjątkiem bicia. Bywało, że puszczały mi nerwy i mogłam nakrzyczeć na swoje dziecko, za co potem przepraszałam, wiedząc, jakie to dla dziecka poniżające. Pewnego razu Nastia zauważyła, że u jej córki pojawił się nowy przyjaciel. Sveta coraz więcej czasu poświęcała na pisaniu z kimś, wyglądała przy tym na zadowoloną, a nawet i zakochaną. Matka zdecydowała się jednak nie wypytywać dziewczynki o te relacje, oczekując, że ta sama o niej opowie. Któregoś dnia tak właśnie się stało i córka wyjawiła mamie, że ma nowego kolegę, starszego od siebie o rok, który ma na imię Władimir. Nastia ucieszyła się, że u jej córki pojawiła się bliska osoba i że Sveta nie będzie robić głupot. Jednak niedługo później zaskoczyła swoją mamę pewną szokującą wiadomością. Otóż okazało się, że 15-letni Wowa ma pewne problemy z mieszkaniem i chciałby chwilę pomieszkać u swojej dziewczyny. Jego rodzice ponoć wyjechali, a on nie ma kluczy, a co za tym idzie, nie ma jak się dostać do mieszkania i nie ma gdzie się podziać. Anastazja zgodziła się przyjąć chłopca pod swój dach. Ten z kolei okazał się być dobrze wychowany. Pytał, czy może jakoś pomóc w domu, wyręczał ich w niektórych obowiązkach. Czwartego dnia pobytu Wowy, przyjaciel Nastii zapytał jej, czy to jest normalne, aby w takim wieku nastolatkowie mieszkali wspólnie pod jednym dachem, bo tak to wyglądało. Mijały kolejne dni, a Wowa wciąż nie opuszczał mieszkania swojej przyjaciółki, usprawiedliwiając się, że rodzice wciąż jeszcze nie wrócili. Po 2 tygodniach z niemałym trudem udało się Anastazji zdobyć numer telefonu do matki kolegi. Zastanawiała się, skąd ta sytuacja i kto zostawiłby 15-latka na tak długo samego. Ku swojemu zdziwieniu Nastia dowiedziała się, że rodzice chłopca już dawno wrócili do domu i myślą, że ich syn znajduje się pod opieką babci. Właśnie tam jeździł, gdy rodziców nie było w domu i tym razem miało być dokładnie tak samo. Anastazja powiedziała swojej córce, aby ta przekazała swojemu koledze, że ma zabrać swoje rzeczy i następnego dnia opuścić mieszkanie. To wywołało u 14-latki wściekłość. Przez całą noc Sveta i Wowa obmyślali plan zemsty. Dziewczynka winiła mamę, że ta nie daje jej mieszkać z ukochanym, przez co niszczy jej związek. Anastazja marzyła o kupnie własnego mieszkania oraz wycieczce do Francji i większość wypłaty odkładała właśnie na te cele. To, co udało się jej zebrać, trzymała w gotówce w swoim pokoju. Było tam około 3,5 miliona rubli, czyli na nasze jakieś 180 tysięcy złotych. Svetlana przedstawiła Wowie scenariusz, który zakładał, że muszą się pozbyć matki i zabrać jej pieniądze dla siebie. Chłopiec zgodził się na ten plan. Oboje zdecydowali jednak, że sami odbierać życia nikomu nie będą, a znajdą kogoś, kto wykona za nich brudną robotę. Długo szukać nie musieli. Wowa miał 2 kumpli, którzy zgodzili się wykonać zadanie za 175 tysięcy rubli. Na taką kwotę córka wyceniła życie matki. 24 marca Nastia wracała do domu, nie podejrzewając, co czeka ją we własnym mieszkaniu. Po wejściu do środka nie zdążyła nawet ściągnąć kurtki, kiedy z pokoju wybiegło 2 nastolatków. Rzucili się na kobietę i jeden z nich z zimną krwią ją udusił. W czasie, gdy Nastia umierała, jej córka wraz ze swoim chłopakiem stali na balkonie i palili papierosy. Dopiero gdy mordercy ją zawołali, zobaczyła martwe ciało swojej matki leżące na podłodze w korytarzu. Na widok matki dziewczyna udała się do pokoju i przekazała chłopcom obiecaną kwotę. Pieniądze, które miały być przeznaczone na nowy wspólny dom oraz na wspólną wycieczkę do Francji. Ale to była tylko część zadania, jakie mieli do wykonania mordercy. Zgodnie z planem mieli pozbawić życia Anastazję, a także pozbyć się jej zwłok. Jak? Nad tym jeszcze się nie zastanawiali. Zabójcy opuścili mieszkanie zamordowanej, a Sveta i Wowa? Nie wiadomo,
Możliwe, że dwa kolejne dni przesiedzieli razem z ciałem Denatki. 25 marca dwaj nastolatkowie wrócili na miejsce zbrodni. Wyjaśnili, że chcieli odczekać dwa dni, zanim pozbędą się ciała, nie chcieli robić tego tej samej nocy. Zwłoki 39-letniej Nasti zawinęli w białe prześcieradło, a potem na domowej roboty noszach wynieśli tylnym wyjściem, aby pozostać niezauważonym przez sąsiadów, przechodniów czy dozorczynie. W Rosji bloki mieszkalne bardzo często mają swoich dozorców. Zazwyczaj są to starsze panie, które w ten sposób dorabiają do emerytury. Mordercy wynieśli zwłoki i ukryli je za kontenerem na śmieci. Postali jeszcze chwilę na schodach klatki schodowej, wypalili po papierosie i rozeszli się do swoich domów. Następnego dnia sprzątacz wezwał policję, sugerując, że znalazł martwe ciało. Policjanci przyjechali na miejsce niemal natychmiast. Jednakże identyfikacja zwłok okazała się być dla nich nie lada problemem. Przy zmarłej nie było żadnego dokumentu, a w wysokich rosyjskich blokach po 20 pięter i po kilka klatek niełatwo poznać stałych sąsiadów, a co dopiero mówić o osobach wynajmujących mieszkania. Znalazło się jednak kilku świadków, którzy potwierdzili, że zmarła to Anastazja M., samotna matka wychowująca nastoletnią córkę Swietłanę. Jedni policjanci udali się do wskazanego przez świadków mieszkania, inni natomiast zaczęli przeglądać nagrania z monitoringu. Tym pierwszym drzwi otworzyła 14-letnia Swieta. W mieszkaniu znajdowali się jeszcze 15-letni Władimir oraz dwóch chłopców w wieku 16 i 17 lat, których uchwyciła kamera monitoringu. Policja zaczęła przeszukiwać mieszkanie. Nie było sensu się przeciwstawiać. Wszystko wskazywało na winę nastolatków. Na nagraniu było widać, jak wynoszą zwłoki, a później wracają jeszcze na klatkę schodową. W obliczu takich dowodów sami szybko przyznali się do popełnienia czynu. Jak zeznawali niektórzy sąsiedzi, to musiało się tak skończyć. Według ich doniesień krzyki z mieszkania dochodziły niemalże codziennie. Swieta była rozkapryszoną i rozpuszczoną dziewczyną, jeśli coś działo się nie po jej myśli, krzyczała i awanturowała się. Skakała po podłodze, wypowiadała przy tym niezrozumiałe słowa. Sąsiedzi niejednokrotnie prosili o interwencję właściciela wynajmowanego mieszkania oraz dzwonili na policję. Niektórzy podejrzewali nawet, że dziewczynka choruje na schizofrenię. Media społecznościowe Swietłany także budziły podejrzenia. Jej pseudonim na Instagramie to niepotrzebny kot, a w opisie widnieje opis. Szukam przyjaciół, choć nikomu nie jestem potrzebna. Przyjaciele Swietłany także zauważyli nieadekwatne zachowanie dziewczynki. Wysyłała im zdjęcia swoich pociętych rąk i nóg, zdobytych papierosów, strzykawek, a także intymne fotografie z innymi chłopcami, starszymi od siebie. Jedna z przyjaciółek 14-latki stwierdziła, że zerwała z nią kontakt przez to, że opowiadała, że chciałaby dosypać mamie środki nasenne i w ten sposób ją zabić. Anastazja z kolei w swoich mediach społecznościowych dodawała wiele postów dotyczących wychowania trudnego nastolatka. Być może była to z jej strony skryta prośba o pomoc. Wszystkim, którzy brali udział w zabójstwie Anastazji, grozi kolonia karna. Przy czym rosyjskie prawo nie pozwala skazać osoby poniżej 14 roku życia na więcej niż 10 lat odsiadki. Podczas procesu babcia Swietłany powiedziała, że winny wszystkiemu jest Wowa, ponieważ dziewczyna jakoby pod wpływem insuliny przestaje nad sobą panować i zachowuje się irracjonalnie, jakby była pijana, a chłopak mógł to wykorzystać. Z kolei matka chłopca winą obarcza Swietłanę i to, że dziewczynka miała zły wpływ na jego syna. Czy karma zawsze wraca? Ta historia pokazuje, że chyba jednak nie. Nastia pewnie popełniła mnóstwo błędów wychowawczych, pozwalając córce na zbyt wiele. Niemniej jednak starała się dla swojego dziecka, aby niczego mu nie brakowało. Pracowała w pocie czoła, poświęcała się dla córki. Nie było tam żadnej patologii, alkoholizmu czy narkotyków.
czy dziecko przestępca to zawsze efekt złych rodziców czy złych genów? A może nie ma jednoznacznej recepty na kryminalistę? Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Napiszcie, co sądzicie o tej sprawie. Czy faktycznie babcia Swietłany ma rację? A może to matka chłopaka, obwiniając Swietłanę o to, co się stało, mówi prawdę? Czekam na wiadomości od Was, a tymczasem życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia w najbliższy wtorek.